6 razy 6 to 36! Już teraz dołącz do ekipy 21Shot15 na Facebooku. Znajdziesz tam news odnośnie BDS-a oraz ekipy 2115. Zapraszam serdecznie. Wielkie pozdro. A bym zapomniał. Link do grupy oczywiście znajdziesz w opisie. Buku, jeszcze taka sprawa. Ja nigdzie nie powiedziałem, że Hada miał w planach ze mną nagrywać, tylko powiedziałem, że w naszych rozmowach były kręgi, żeby się odzywać, żeby go zaprosić i z nim nagrać. Jestem ostatnią osobą, która chciałaby ugrać cokolwiek na czyjejkolwiek śmierci i kurwa, ludzie, już nie róbcie ze mnie takiego najgorszego, do chuja. Zauważyłem, jaki jest hejt na Tomka Hadę. Wypowiedziałem się, kurwa, żeby ludzie, żeby młodzież, która mnie odbiera, przestała, kurwa, się śmiać ze śmierci, bo to jest, kurwa, nic śmiesznego. A każdy, kurwa, w każdym moim słowie znajdzie jakiś punkt zaczepienia, żeby, kurwa, tylko mi podłożyć kłodę. Ja nie jestem jakimś, kurwa, złym człowiekiem, ani, kurwa, żadnym gimbusem, który chce się wybić na czyjejkolwiek śmierci, tylko powiedziałem w mojej wypowiedzi, żeby oddać szacunek i napomknąłem o tym, że chcieliśmy zaprosić Hadę na numer, bo był to dla mnie w moim życiu, w moich czasach, jak byłem troszkę młodszy, był to dla mnie bardzo ważny artysta. I nawet w momencie, w którym ja nagrywam filmik, w którym namawiam młodych ludzi, żeby oddawali szacunek komuś, kto odszedł, to ktoś potrafi znaleźć w tym filmiku coś, kurwa, żeby się do mnie dojebać. Z całym szacunkiem z boku, ale słuchaj ze zrozumieniem te moich wypowiedzi, jeśli masz zamiar później używać mojej ksywy i robić ze mnie jakąś czarnomowcę, że Hada nigdy nie chciał ze mną nagrywać. Okej. Okay. Jeszcze raz. Śmierć to nie jest, kurwa, nic śmiesznego, głąby, gimbusy pierdolone. I się nie śmiejcie, kurwa, ze śmierci niczyjej, a w szczególności, kurwa, ze śmierci polskich artystów albo, kurwa, polskich osobistości. Bo do śmiania się, kurwa, z magika, z Tomka Hady czy, kurwa, z papieża, to jesteście pierwsi, kurwa, a jesteście takim dnem, kurwa, intelektualnym, że, kurwa, to szkoda gadać, dzieciaki. Ja się nie uważam za żadnego dorosłego, ale nigdy, kurwa, w żadnym momencie mojej kariery nie śmiałem się, kurwa, z papieża i dla mnie śmierć to jest nic śmiesznego, chociaż też musiało do mnie to dojść i też musiałem do tego dojrzeć, także dzieciaki, kurwa. Ja wiem, że wśród moich słuchaczy jest dużo młodych ludzi, więc to jest apel do was. Ogarnijcie pizdy i nie śmiejcie się ze śmierci. Pozdro dla wszystkich i że miłego dnia wam wszystkim. Ogarnijcie się, ludzie, w końcu, proszę. Halo.